pierwszej części spotkania jedni i drudzy mieli swoje sytuacje, ale żaden z zespołów nie otworzył w wyniku meczu. W drugiej części pojedynku nie brakowało emocji, po jednej z akcji doszło nawet do szarpaniny pomiędzy zawodnikami, po której trzech piłkarzy obejrzało żółte kartki. W 83 minucie padł jedyny gol w tym spotkaniu. Z dystansu świetnie uderzył Rafał Augustyniak, a Gabriel Kobylak skapitulował. Radomiak przegrał z Legią na wyjeździe 0-1. Przegraliśmy spotkanie, to jest było dla nas najważniejsze, żeby wygrać tutaj. Były ku temu sytuacje w pierwszej połowie, uważam, graliśmy lepiej przede wszystkim w pierwszej połowie. W drugiej połowie na pewno troszkę za bardzo żeśmy nisko się cofnęli. Jeden błąd się przydarzył i od razu Legia strzeliła gola na wagę zwycięstwa. Szkoleniowiec Zielonych mimo porażki był zadowolony z gry swoich podopiecznych. Były dobre momenty, były mądre utrzymania się przy piłce, zmiany ciężaru gry z jednej na drugą stronę, także te wszystkie gdzieś zadania, które gdzieś były podstawione, to były wykonywane, czy też przez zespół indywidualnie, czy też ogólnie grupowo. I na pewno jest to dobry kierunek, którym zmierzamy, gdzieś te bramki na pewno się pojawią, mówię, sytuacje są. Radomiak po 8 rozegranych meczach sezonu 2022-2023 PKO BP Ekstraklasy ma na koncie 11 punktów.